PGE posiada łącznie 342 wiatraki zlokalizowane w całej Polsce. Sześć z nich tworzy jedyną farmę wiatrową PGE na Podkarpaciu. Galicja to nowoczesna farma uruchomiona w 2009 roku na terenie gmin Orły i Żurawica w powiecie przemyskim. Jest tu sześć wiatraków, każda o mocy 2 MW. Cała farma w ciągu roku jest w stanie wyprodukować energii na poziomie około 22 GWh. Dzięki temu zaspokoi potrzeby energetyczne około 9 tysięcy gospodarstw domowych, czyli takiego miasta wielkości Ropczyc. Wykorzystujemy odnawialne źródła energii. Odnawialnym źródłem energii w tym wypadku jest po prostu wiatr. Jego siła napędza trzy łopaty, jak widzimy w tle właśnie tej turbiny wiatrowej. Te łopaty mają tak zwany zmienny system kąta natarcia łopaty. Więc jeżeli są niskie prędkości wiatru, tutaj ustawiamy się po prostu jak żagiel i dajemy opór temu wiatrowi, dzięki temu zaczyna cały ten wirnik się obracać. Następnie jest masa urządzeń wewnątrz turbiny wiatrowej, która odpowiada za to, aby na wyjściu uzyskać już odpowiednią moc znamionową, jaką ma generator tego urządzenia. Są to takie elementy jak wał główny, następnie mamy przekładnię mechaniczną i na końcu znajduje się generator, który właśnie on odpowiada za to, za generację energii elektrycznej, która następnie wprowadzana jest do sieci zakładu energetycznego i pojawia się w naszych miastkach. W regionie PGE ma kilka źródeł energii odnawialnej, bo oprócz tej farmy wiatrowej to są farmy fotowoltaiczne. Ostatnio tutaj rozmawialiśmy i oglądaliśmy ją, taką jedną z farm w Lesku. Oczywiście są farmy, elektrownie wodne i elektrownie szczytowo-pompowe, Solina, Myczkowce. Moc znamionowa generatora jest to 2 MW. 2 MW i tutaj produkcja zaczyna nam się już przy prędkości wiatru około 2,5-3,5 metra na sekundę. Wtedy zaczyna się obrót wirnika, jest to około 6 obrotów na minutę i następnie, żeby, jeżeli wiatr nam wzrasta, więc automatycznie wzrasta nam prędkość obrotowa wirnika i wzrasta nam moc generowana na generatorze. I tutaj prędkością taką wiatru, przy której osiągamy nasze wartości znamionowe generatora, w naszym przypadku 2 MW, no to jest około 12 metrów na sekundę i wtedy prędkość obrotowa wirnika to jest około 21-22 obrotów na minutę. Dla tej farmy wiatrowej jest to 76 metrów, jest to wysokość całej wieży i średnica wirnika jest to 87 metrów. W czwartek dziennikarze mieli niepowtarzalną okazję, by wjechać na szczyt turbiny, a także poznać tajniki związane z funkcjonowaniem farmy i samych wiatraków. Rotor, do którego przymocowane są łopaty. Łopaty tej akurat turbiny mają 42,5 metra długości. Wiatr napierając na te łopaty powoduje moment obrotowy, który przekazywany jest tutaj pod pana stopami, jest wał główny. Ten wał główny przymocowany jest do przekładni. Jest to przekładnia planetarna, która zwiększa obroty z około 100 mniej więcej obrotów na minutę do 1000, powiedzmy 1500 obrotów, to w zależności od siły wiatru. I ten moment obrotowy dalej jest kierowany na generator, czyli tamta następna duża niebieska skrzynka. Generator wytwarza nam prąd zmienny o zróżnicowanej częstotliwości. Dlatego prąd ten jest kierowany na konwerter, w którym jest prostowany na szynie prądu stałego. Konwerter to jest tutaj taka szafeczka bardziej po prawej. Później w tym konwerterze prąd jest falowany, skąd przez tam różne zabezpieczenia trafia na transformator, który jest tam za tą metalową ścianą. Napięcie tutaj wychodzące z generatora jest około 690-700 V. Odbijane jest na transformatorze do 15 000 V. Skąd przewodami, bo mamy tutaj linię kablową,
jest odprowadzany do GPZ-u w Żurawicy. Warto zaznaczyć, że obecnie grupa PGE dysponuje zamrożonymi projektami wiatrowymi o mocy około 150 MW w bardzo dobrych lokalizacjach, w głównej mierze w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Spodziewana nowelizacja tzw. ustawy odległościowej pozwoli PGE odmrozić te projekty i zrealizować zaplanowane wcześniej inwestycje wiatrowe.